Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Ministra Czarnka to młodzież nie lubi. Ciekawe dlaczego. Minister Ziobro po chrześcijańsku hejtuje Agnieszkę Holland. Na ile lewy naraził się PiSowi? Morawiecki robi z nas idiotów w sprawie autostrad. Zielona granica, entuzjazm w Wenecji, konsternacja PiSu. Przywódca ataku na Kapitol nie uniknie kary. O tym będzie dziś m.in. w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Suby, dzwonki, lajki, komentarze, udostępnienia, mój fanpage na Facebooku, Patronite. Czwartek, 7 września, Maciej Orłoś, zaczynamy. Minister edukacji, pan Przemysław Czarnek, nie jest ulubieńcem Polaków. W badaniu United Survey dla Wirtualnej Polski 61% respondentów ocenia go bardzo źle i raczej źle. Przy czym, uwaga, jeśli chodzi o młodych ludzi w wieku 18-29 lat, źle ocenia pana ministra aż 84%. Jak pana, pani zdaniem zmieniła się polska szkoła i edukacja pod rządami Przemysława Czarnka? 55% uważa, że zmieniła się na gorsze. W grupie 18-29 lat znowu 84% jest zdania, że szkoła za Czarnka zmieniła się na gorsze. I jeszcze wisienka na torcie, czy też truskawka, jak mawia Tomek Hajto, w tej grupie wiekowej nikt nie ocenił zmian pozytywnie. Ale wiecie, jak to wygląda. Czy minister Czarnek się tym przejął, czy wyciągnie jakieś wnioski? Na pewno nie, bo on wie swoje. On nie będzie ulegał presji środowisk lewackich. To jest dokładnie przeciwieństwo cnoty. Dla których najważniejsze wartości to LGBT i LGBT+, środowisk sterowanych przez Niemców, środowisk kierowanych przez Tuska oraz związanych z bezczelną grupą pseudoprofesorów, na przykład z Polskiej Akademii Nauk, prowadzących antypolskie badania naukowe sprzeczne z polską racją stanu. A jak? No niestety, takiego mamy ministra. Niezwykle religijnego, a jednocześnie agresywnego, obrażającego, nieszanującego ludzi. Najbliższa szansa dla polskich uczniów na dobrą zmianę, przepraszam, na prawdziwą zmianę, zmianę na lepsze, już 15 października. Do zobaczenia w lokalach wyborczych. Kolejny członek rządu nie realizujący religijnych, katolickich wykładni, zaleceń czy przekazań to pan minister Ziobro, minister sprawiedliwości, żeby było jasne. No bo odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki powinien być katolik? Odpowiedź nie jest trudna. Maturę z religii robiłem 45 lat temu, ale coś tam jeszcze pamiętam. Katolik powinien być skromny, życzliwy, wyrozumiały, łaskawy, otwarty, pomagający, ciepły, serdeczny, przyjazny. No i co tam jeszcze chcecie? Czy to jest takie trudne? Taki zdecydowanie nie jest, przynajmniej w swoim publicznym wizerunku, ale o tym właśnie mówimy, minister Czarnek i niestety taki nie jest też minister Ziobro. Mimo, że podobnie jak Czarnek, religijny jest do bólu i u ojca Rydzyka zatańczy i na Jasnej Górze się pomodli. No święty. Oto kolejny przykład agresywnej, nieprzyjaznej, bezczelnej wręcz postawy i narracji Zbigniewa Ziobry. Na Twitterze, zwanym X-em, napisał tak odnośnie do nowego filmu Agnieszki Holland, Zielona granica. W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland. Ja nawet nie pytam, czy minister Ziobro widział ten film, bo go nie widział. To jest jasne, nie mógł widzieć. Film jest jeszcze w Polsce niedostępny. I na pewno nie jest dostępny dla ministra Ziobry. Natomiast prawda, jakie to po chrześcijańsku i katolicku porównywać polską reżyserkę do twórców realizujących propagandowe materiały dla hitlerowskich Niemiec. Słuchajcie, cały ten katolicyzm polityków prawicy jest nic nie wart. Oni się modlą tyle, ile im się politycznie opłaca. Koniec, kropka. Jak amen w pacierzu, amen. No, niezła zadyma się zrobiła wokół głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego. Wiele tam wątków zostało poruszonych, ale ja chciałbym się skupić na jednym, na ile lewy szturchnął rządzących. Bo powiedział, przypomnę, że kadra dostała niemoralną propozycję. Polegała ona, jak rozumiem, na tym, że ktoś chciał jakoś tak bokiem, nie do końca oficjalnie, dać całej ekipie 50 kilku osobom premię. O kwotach Lewandowski nie mówi, ale mówiło się już wtedy podczas mundialu, że chodziło o co najmniej 30 milionów złotych od premiera Morawieckiego. Ta niemoralność, choć nie wiem, czy to akurat miał na myśli pan Robert, polegała może też na tym, że ta premia miała być przyznana z publicznych pieniędzy. Wiadomo, że z publicznych, skoro to premia państwowa. Po pierwsze, nie wyciągnęliśmy rąk po żadne premie. Po drugie, dostaliśmy niemoralną propozycję. A po trzecie, zostaliśmy w tej całej sytuacji sami.
Tak czy inaczej, mamy już odpowiedź rządu, a konkretnie premiera Morawieckiego. Jak pisze Wirtualna Polska, Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie afery premiowej, jaka wybuchła po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej na boiskach w Katarze. To reakcja na ostatnie słowa Roberta Lewandowskiego. Premier został zapytany o to podczas konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim. Jak pisze WP, nie udzielił jednak konkretnej odpowiedzi, tak jakby to było coś nadzwyczajnego naprawdę. Premier Krzywousty powiedział mianowicie tak. Nie będę się odnosił do tego. Chciałbym, żeby nasi piłkarze odnosili takie sukcesy, jak ostatnio w klubach zaczęli odnosić. Bardzo, bardzo naprawdę się z tego cieszę, bo to, co osiągnął Raków i Legia, to jest coś wielkiego. I życzę naszej drużynie narodowej, żeby również grała. To się wzięło z tego, że grała musieli się tłumaczyć. Jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Wspaniale, czyli jak nie wiedzieliśmy, o co chodziło, tak dalej nie wiemy, no jakże to tak przed wyborami rozgrzebywać jakiś prastary temat z premiami dla kadry, panie Robercie drogi. Oni już mogą pana teraz mniej lubić niż wcześniej. Dowie się w swoim czasie. Natomiast prawdziwą sensacją jest w tej wypowiedzi Morawieckiego to, że problemu tych premii od premiera premier nie zwalił na Tuska. Od początku września autostrada A1 jest bezpłatna. Szerokiej drogi, oznajmił radosny pan premier, bo to znowu o nim, w swoich mediach społecznościowych. Dotrzymaliśmy słowa i zgodnie z naszymi zapowiedziami od teraz, od początku września, autostrada A1 jest bezpłatna. Szerokiej drogi. Hurra! Hurra! Kierowcy samochodów osobowych i motocykli nie posiadają się z radości, mimo że to tylko na 4 miesiące. A no właśnie, zaraz. Dlaczego teraz akurat rząd podlizuje się kierowcom? Dlaczego? A, no tak byłbym zapomniał. Niedługo wybory. Niestety, powiedzmy sobie jasno, pan premier ma nas za idiotów. Spółce zarządzającej autostradą rząd wyrówna straty z własnej kieszeni. Przepraszam, to złe określenie. Rząd nie ma własnej kieszeni. On ma naszą kieszeń, naszą wspólną. Inaczej mówiąc, do tej pory za przejazd A1 na odcinku Toruń Gdańsk płacili kierowcy, a teraz będziemy za to płacić wszyscy, zresztą kierowcy również. Tak więc tytułem puenty odwołam się do filmu Race. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy, społeczeństwo. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo, proszę pana. No, machnie. A propos filmu, to jeszcze kilka słów o filmie Zielona Granica Agnieszki Holland. Po projekcji na festiwalu w Wenecji była 15-minutowa owacja na stojąco. Ukazało się mnóstwo entuzjastycznych recenzji, m.in. w TVN24, w Onecie, na Filmwebie, w Interii, ale też za granicą, w Hollywood Reporter, w Variety, czy w brytyjskim dzienniku The Guardian, który dał filmowi 4 gwiazdki na 5 możliwych. Pojawiają się głosy, że film jest kandydatem do Złotego Lwa, czyli głównej nagrody w Wenecji. A politycy prawicy co? O panu Ziobrze już mówiłem, o pani Pawłowicz też w jednym z poprzednich WTS-ów. Od Zielonej Granicy odcinają się minister kultury Piotr Gliński, wiceszef MSWiA Maciej Wąsik czy sekretarz stanu w KPRM Stanisław Żaryn. Aż dziwne, że nic nie powiedział jeszcze w duchu chrześcijańskim Przemysław Czarnek. Za chwilę wypowie się pewnie Mateusz Morawiecki, a kto wie, może i sam prezes. Jeżeli zajrzycie do Filmwebu i zobaczycie niskie noty dla Zielonej Granicy, to jest, żeby było jasne, wynik ataku hejterów, którzy zrobią wszystko, by zakrzyczeć moralną prawdę na temat tego, jak polskie władze po chrześcijańsku traktują uchodźców. Przykładem niech będzie działalność grupy, przepraszam, no tak się nazywają, Pać Zieloną Granicę. Bracia i siostry, są tu jakieś panie dzidki? Poświęćcie dosłownie chwilę i wejdźcie na stronę filmu Zielona Granica na Filmwebie i dajcie jakże zasłużoną jedną gwiazdkę temu arcydziełu kinematografii, przy którym nawet filmy Uwe Bolla są czystym arcydziełem. To może dalibyśmy odpór, bo przez tych hejterów film Agnieszki Holland ma na Filmwebie zdaje się średnią ocenę 2 gwiazdki na 10, co jest porównywalne na przykład z pisowskim arcydziełem Smoleńsk. Cała histeria prawicowców dotycząca filmu Zielona Granica, który z tego co już wiem na podstawie recenzji, tak, nawiązuje do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, ale też patrzy na problem uchodźców szerzej, nie zero-jedynkowo, przygląda się ludzkim losom. A więc cała ta histeria i hejt na film Holland to wynik zaślepienia i przedwyborczego grania na strachu przed obcymi. A to, że ma się to nijak do wartości chrześcijańskich czy nauki Kościoła, jakie to ma znaczenie przed wyborami? Zgadza się!
No dobrze, to tyle na ten temat. Teraz już kącik kulturalny w WTS-ie. Oddaję głos Antkowi. Witam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś kącik kulturalny zaczynamy od odrobiny polityki. Jakoś tam nam się kształtują listy wyborcze, natomiast uważam, że Konfederacja już zmontowała prawie najsilniejszą ekipę totalnych jebów. Mówię prawie, wiadomo dlaczego. No a wśród nich kandydująca z warszawskiej listy Diana Ruchniewicz, która podzieliła się ze swoimi sympatykami przemyśleniami na temat słynnych już omdleń fanów na bydgoskim koncercie BDS-a. To taki raper, kiedyś grałem obok niego piłkarzyki, także jestem znawcą. Pani Diana uważa, że za omdlenia nie jest odpowiedzialna temperatura, alkohol i tłum, tylko 5G. Świetna ekipa, naprawdę. Teraz druga część kącika i tu pozwolę sobie na lekką prywatę. Dziadku, jeżeli oglądasz ten kącik, to przewin, bo wiem, że źle reagujesz na takie newsy. Otóż, szanowni państwo, Robbie Williams, światowej sławy wokalista, wyznał, że w czasie pewnego koncertu w Amsterdamie puścił bąka, ale okazało się, że na bąku się nie skończyło, poszło z wkładką. Chciałem powiedzieć, że normalna sprawa, ale wiadomo, no, nie codziennie kichamy w gacie, choć fani Williamsa masowo zaczęli komentować pod jego postami, że im również się zdarzało w majtki kichać, żeby się nie przejmował, także generalnie jakaś absurdalna dyskusja. Natomiast jedna z fanek oburzyła się, ponieważ doskonale pamięta, jak ten po tym właśnie koncercie ją przytulił. Gdyby wiedziała, co gnieździ się w jego spodniach, to w życiu by się na to nie zgodziła. No i to wszystko, proszę państwa, przez to cholerne 5G. A teraz przed państwem Inka w utworze Motyle w brzuchu. Jest chaos, gdy widzę twoje ciało. Ochotę mam na całość. Iść jutro, chodźmy razem. Nie widzę nic co wokół. Już nie oderwę wzroku. Deszcz pada w oknie siedząc. Były lider skrajnie prawicowej organizacji Proud Boys, Enrique Tarrio, został skazany na 22 lata więzienia za rolę, jaką odegrał w szturmie zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. To najwyższy jak dotąd wyrok dla uczestnika tych wydarzeń. Tarrio został skazany za udział w spisku i rolę w planowaniu ataku na Kapitol, który miał powstrzymać kongres przed zatwierdzeniem wyniku wyborów prezydenckich. Donald Trump, nie przedstawiając na to żadnych dowodów, twierdził, że wybory zostały sfałszowane. Tarrio był głównym organizatorem i inicjatorem tego ataku. No więc morał z tego taki, że jak powiedziałem, sprawiedliwości staje się zadość i jak ktoś jest, mówiąc delikatnie, dzbanem, a mniej delikatnie przestępcą mającym urojenia i żyjącym spiskowymi teoriami, to nie ujdzie mu to na sucho. Tyle, że uwaga, to kolejny morał, żeby tak się stało, to wymiar sprawiedliwości musi być zdrowy. Nie inaczej, koleżko. Dlatego jeszcze raz przypominam, wybory już 15 października. A kolejny WTS już w najbliższą niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.